Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracja Broda, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem Pan Profesor Dariusz Rosati, europoseł Platformy Obywatelskiej. Panie Europośle, w jednym z Pana postów opublikowanych w mediach społecznościowych napisał Pan, że zakaz handlu w niedzielę to szkodliwy, antyrozwojowy pomysł PiSu. Jakie zagrożenia Pan widzi w tej decyzji? No jest cały szereg minusów związanych z tą decyzją. Po pierwsze po pierwsze wpływ na rynek pracy będzie o kilka procent zatrudnienia mniej w handlu, dlatego że oczywiście sieci nie mogą utrzymywać ani większe sklepy, nie mogą utrzymywać takiego samego personelu sprzedając tylko przez 6 dni, a nie przez 7 dni. Więc trochę osób straci pracę, to po pierwsze. Po drugie, siądą trochę obroty oczywiście w sieciach handlowych. No, nie wszyscy będą w stanie wszystko kupić w ciągu tygodnia. Czyli odpadnie część obrotów. Ja zwracam uwagę, że zakupy niedzielne stały się tradycją taką rodzinną w Polsce. To jest wyjście do, z całą rodziną do sklepów, ale także przy okazji, pewnie, do restauracji czy do kina, czy, czy związane z jakimiś innymi formami wspólnego spędzania czasu. Te wszystkie wydatki odpadną, co oznacza, że. Z punktu widzenia ekonomicznego, będziemy mieli mniejszy popyt zagregowany, jak to ekonomiści nazywają, a to oznacza wolniejsze tempo wzrostu i utratę części dochodów, oczywiście. To jest druga główna, główna wada tego pomysłu. A trzecia ma charakter taki bardziej no ja bym powiedział ogólno, ogólno cywilizacyjny. Ja jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości zakazów po prostu w życiu publicznym. Niech obywatele, niech ludzie sami decydują, czy chcą robić zakupy w niedzielę. Nie nakazujmy im tego, co mają robić. Ten czas nakazów na szczęście należy do odległej przeszłości i teraz z niepokojem patrzę, że znowu do tego wracamy. No, mnie się ten pomysł nie podoba, on będzie szkodliwy i dla gospodarki, i dla i dla polskich rodzin. Tylko, panie profesorze, jak pogodzić interes centrów handlowych, również tych kupujących, z tymi, którzy muszą w tą niedzielę przyjść do pracy i spędzić tam praktycznie cały dzień? No wie pan, jest masa innych zawodów, które też, w których też się pracuje w niedzielę, prawda? Nie mówię tylko o służba zdrowia, wszelkiego rodzaju zakłady pracujące w ruchu ciągłym, no przecież jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w wielu zawodach pracuje się Pracuje się w niedzielę. No, cały transport, kolej, samoloty, dworce. No, dlaczego akurat uprzywilejować jedną grupę pracowników prawda, i, i, i pozwolić im, czy kazać im nie pracować w niedzielę? Ja zresztą zwracam uwagę, że bardzo wiele osób pracując w niedzielę dorabiało sobie po prostu, zwłaszcza młodszych. Pracowników, którzy szukali dodatkowych możliwości zarobku, no to oni dostawali dodatkowe pieniądze. Ale odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, ja uważam, że można to zrobić. Po prostu trzeba płacić wyższe stawki nadgodzin czy też specjalnego podwójnego wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Niech będzie tutaj ta motywacja finansowa. Po drugie, można to robić rotacyjnie. Nie wszyscy pracownicy muszą przychodzić w niedzielę. Po trzecie, można też za pracę w niedzielę oferować inne wolne dni w tygodniu. No, jest cała masa elastycznych form rozwiązania tego problemu bez wprowadzania takiego sztywnego zakazu. Ja chcę zresztą powiedzieć, że jak zmieni się rząd i Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to my ten zakaz odkręcimy. Znaczy będzie, zostawimy to do dyspozycji, do decyzji obywateli. Niech oni sami decydują, kiedy chcą robić zakupy, natomiast wprowadzimy takie rozwiązania odnoszące się do handlu, do, do firm handlowych które będą również chroniły pracowników przed tym, żeby nie zmuszać ich do pracy w niedzielę, bo to jest oczywiście niedopuszczalne. Ja pamiętam, jak niektóre firmy budowlane, chociażby tutaj z terenu naszego powiatu, wprowadziły tak zwaną podwójną stawkę w niedzielę za wykonywanie swoich obowiązków w pracy, to część pracowników rezygnowała z pracy w sobotę, bo tłumaczyli to sobie: będę miał wolną sobotę, przyjdę w niedzielę, podwójnie zarobię, właściwie wyjdę na to samo. To może, może to jest jakiś tam sposób, można to pewnie inaczej troszkę zorganizować, żeby nie było takich, no można powiedzieć, no negatywnych jakby stron, prawda, że potem się okaże, że wszyscy chcą pracować w niedzielę, a nikt nie chce pracować dzień powszedni. Te rozwiązania są stosowane w bardzo wielu krajach świata, w Europie także, i to nie jest, nie musimy tutaj odkrywać Ameryki, czy odkrywać wymyślać koła na nowo. Po prostu można to zorganizować. Zresztą funkcjonowaliśmy w Polsce przez kilkanaście lat. Bez tego ograniczenia i bez tego zakazu, padam, trzeba tylko wprowadzić lepsze, skuteczniejsze formy ochrony pracownika w sytuacji, kiedy rzeczywiście wymusza się nim, na nim tę pracę w niedzielę. No tego, jak powiedziałem, nie powinniśmy tolerować. Panie profesorze, czy w perspektywie najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat stać Polskę na to, żeby wiek emerytalny wynosił 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet? Polska ma bardzo złą sytuację demograficzną. Jesteśmy jednym z najbardziej, najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie i ze względu na niską dzietność i ze względu właśnie na dłuższe życie naszych seniorów. Wszystko to powoduje, że rośnie nam bardzo udział osób powyżej no, wieku powiedzmy emerytalnym. W tej sytuacji decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn jest decyzją no, przynoszącą bardzo negatywne, bardzo szkodliwe skutki dla zarówno polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla samych emerytów przyszłych. Po pierwsze emerytury będą niższe, no bo jak się krócej pracuje... To oczywiście, a potem dłużej się żyje na tej emeryturze, no to oczywiście jednostkowa miesięczna emerytura będzie o wiele niższa. Obliczenia wskazują, że kobieta, która przejdzie teraz na emeryturę w wieku lat 60, a pracowała na, średnią, na średniej krajowej, powiedzmy, przez 25 lat, będzie miała emeryturę na poziomie obecnego 1000 zł. To są głodowe emerytury. Jeżeli chcemy skazać armię rzesze naszych seniorów na właśnie głodowe emerytury, no to, no to oczywiście możemy obniżać wiek emerytalny. Ale to jest oczywiście droga donikąd, ponieważ, tak jak powiedziałem, trzeba będzie prawdopodobnie do tych emerytur dopłacać, a jak będziemy dopłacać do tych emerytur bardzo niskich, głodowych, to skądś te pieniądze trzeba wziąć? Te pieniądze będą prawdopodobnie musiały pochodzić z wyższych podatków, które zostaną nałożone na pana, na, na przede wszystkim pracujące pokolenie, na młodych Polaków. A wtedy można się spodziewać, że młodzi Polacy, obciążeni ogromnymi dodatkowymi kosztami utrzymywania tej rzeszy emerytów, no mogą po prostu znowu masowo zacząć wyjeżdżać za granicę. No więc to jest pomysł nie tylko na nędzę wśród emerytów, ale także na wyludnienie Polski. I dlatego, i dlatego trzeba po prostu no absolutnie się sprzeciwić temu, temu rozwiązaniu. Trzeba stosować inne rozwiązania, które dadzą ludziom po prostu szansę pracować i budować swój dobrobyt na. Na pracę a nie na bezczynność. Czyli zakładając, że wiek emerytalny trzeba podwyższyć, to w jaki sposób zabezpieczyć te osoby, które po prostu się nie nadają do pracy w wieku 60, nie wiem, 5-6 lat? Ale wie pan, tak do tej pory. Jeżeli ktoś komuś zdrowie nie pozwala pracować w wieku lat 60, czy 50, czy 55, to po prostu idzie do lekarza i dostaje rentę i czeka do momentu, aż otrzyma normalną emeryturę. Ja zwracam uwagę, że te obawy są przesadne. My mamy niezmieniony, mieliśmy niezmieniony wiek, ten 60-65. Od lat 40, czyli przez ostatnie 70 lat, a długość życia i poziom zdrowotności przede wszystkim, bardzo się podniósł w tym czasie w Polsce. Zresztą wszystkie kraje na świecie, w Europie, wszystkie kraje podnoszą wiek emerytalny. Polska nagle idzie do tyłu, jako jedyny kraj. To jest wyjątkowo, mówię, szkodliwa decyzja. Ja nie twierdzę, że to jest decyzja popularna. Dla wielu ludzi oczywiście może to być trudniejsza decyzja, ale niestety no, takie są realia, że jeżeli chcemy mieć emeryturę, która pozwala na godne życie, to trzeba niestety kilka lat jeszcze popracować. Oczywiście, jeżeli ma się zdrowie. Jak nie, to tak jak powiedziałem, trzeba przejść na rentę. Sporo czasu w Europarlamencie ostatnio poświęca się nawozom. To jest z kolei istotne w kontekście dużej firmy, jaka funkcjonuje tutaj u nas w Policach. Mam na myśli Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police. Proszę dokładnie powiedzieć, na czym polegają te rozmowy, czego to dotyczy? Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie dotyczące nawozów, które wprowadza właściwie takie jednolite standardy, jeśli chodzi o rynek europejski. Te standardy dotyczą m.in. zawartość metali ciężkich, w tym kadmu w nawozach fosforowych. Do tej pory takich regulacji nie było. Komisja przyjęła takie ambitne zadanie, żeby obniżyć ten poziom kadmu ale w nawozach. Ale to jest rozwiązanie bardzo kontrowersyjne z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma naukowych podstaw do tego, żeby twierdzić, że zawartość kadmu w tej chwili, która występuje... <laughs> W glebie i następnie w, w produktach spożywczych, które, które konsumujemy, ona pochodzi z nawozów akurat, bo źródłem kadmu jest również atmosfera, są również związki naturalne występujące w Ziemi i tak dalej. Więc jakby podstawa naukowa przede wszystkim tego rozporządzenia jest, jest bardzo wadliwa, nie ma tutaj dowodów naukowych. Po drugie i pewnie ważniejsze ogromna część przemysłu europejskiego nawozowego korzysta. Z surowców, Czyli z rudy fosfatowej importowanej z północnej Afryki, która ma zawartość kadmu dość wysoką. I w tej chwili nie ma żadnej technologii operacyjnej, funkcjonującej, która by pozwalała na odkadmianie tej, tej skały, tej, tej rudy fosforowej, co oznacza, że zakłady takie jak właśnie zakłady chemiczne w Policach, ale także wiele innych zakładów w Europie, Będziemy musiało po prostu kupować rudę fosforową z innych źródeł. Jedynym źródłem dostępnym w Europie są, są zasoby rosyjskie. I przyjęcie tej propozycji komisji oznaczałoby, że no, wszyscy zaczynamy się uzależniać od dostawcy rosyjskiego. Co nam się nie podoba, dlatego że Rosja jest partnerem nieprzewidywalnym. Mamy już wysokie uzależnienie od importów w postaci gazu, i wiemy, czym to się kończy dla niektórych krajów, i nie chcemy się uzależniać od Rosji. W związku z tym nasze stanowisko było takie: Oczywiście stopniowo zmniejszajmy zawartość kadmu w nawozach, ale musimy robić to w pewnym procesie, który pozwala naszym zakładom przemysłowym na opracowanie technologii pozbywania się kadmu. Z tych ród kadmowych, które, ród fosforowych, które sprowadzamy z Afryki czy też z innych źródeł i bez nadmiernych kosztów no, dojdziemy do tego stanu pożądanego, że tego kadmu będzie mniej. Natomiast komisja proponuje działania bardzo radykalne, w bardzo szybkim tempie, co może doprowadzić do sytuacji, w której nasze zakłady będą albo zmuszone zamknąć po prostu linie produkcyjne i niestety pracę może stracić bardzo wiele osób. Albo będą musiały, tak jak powiedziałem, kupować tę rudę po bardzo wysokich cenach od dostawcy rosyjskiego, narażając się na ryzyko, że wtedy no po prostu y, Rosja może, tak jak przykręca kurek z gazem swoim odbiorcą, tak może nagle przerwać dostawy, jeśli się to tak akurat spodoba. Nie chcemy ani żyć na łasce prezydenta Putina, to nie jest partner, z którym, chcemy mieć dobre, y, którym można mieć dobre relacje handlowe. Chcemy. Jednym z tym więcej czasu dla polskiego, dla polskiego przemysłu i dla europejskiego przemysłu, żeby się dostosował. Przyjęto w tej chwili takie rozwiązanie kompromisowe, że poziom kadmu będzie obniżony do poziomu 60 mg w kilogramie nawozów. To jest poziom, który ciągle nas nie zadawala, ponieważ jest bardzo wyśrubowany. Ja Chcę powiedzieć, że inne kraje na świecie, na przykład Japonia, ma limit 160. I, i nie, nie ma żadnych negatywnych skutków tego, tego rozwiązania. Więc na no póki co jest ta propozycja, że poziom kadmu ma być 60 i okres przejściowy 5 lat. No, mam nadzieję, że nasz zakład w policjach będzie w stanie jakby wykorzystać te 5 lat do tego, żeby technologicznie się do tego przygotować. Ale, ale wiem, że to będzie bardzo trudne i bardzo wymagające. No, Głosowaniem w tej sprawie na sesji plenarnej mamy w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Będziemy jeszcze się starali poprawić tę decyzję, która w tej chwili jest na stole. Czyli w takim delikatnym skrócie podsumowując, można śmiało powiedzieć, że to rosyjskie zakłady chemiczne będą w tej chwili na uprzywilejowanej pozycji. Raz z perspektywy surowców, dwa z perspektywy gazu. I tak cel. jest, tak jest. Dokładnie do tego to zmierza. Zresztą myśmy zwracali uwagę, że ci, którzy lobują za, te, za tymi niższymi poziomami, prawda? Kadmu. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego nagle proponowała po 10 latach 20 mg. To jest kompletne szaleństwo. My także rozumiemy, że poziom kadmu trzeba obniżać, ale nie można tego robić kosztem ruiny polskiego przemysłu. My się na to nigdy nie zgodzimy. W związku z tym, i, i właśnie tak jak Pan powiedział, nie chcemy się uzależnić od Rosji z wielu powodów. Mamy złe doświadczenia. Będziemy walczyć o to, żeby utrzymać te limity na takim poziomie, że polski przemysł i zakłady w policjach mogły się do tego spokojnie jakby dostosować. A czym jest unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników? No to jest, to jest taka regulacja prawna, która ustala warunki, na jakich pracują pracownicy czasowo oddelegowani do pracy za granicę. Polska stała się potęgą, jeśli chodzi o tego typu usługi, Dotyczy to przede wszystkim sektora budownictwa, ale także rozmaitych innych remontów, usług zdrowotnych, transportu. Mamy ponad 900 tysięcy osób pracujących w formie delegowanej, czyli na kontraktach tymczasowych za, za granicą. Polacy bardzo cenią sobie tę formę zatrudnienia, bo zarabiają więcej niż, niż w kraju. No, ale to oznacza, że tworzą konkurencję dla pracowników w innych krajach, zwłaszcza w bogatych krajach Europy Zachodniej. No i ci pracownicy tam się skarżą, że po prostu nie dają sobie rady z konkurencją Polaków, którzy są dobrymi pracownikami i pracują bardzo wydajnie i za trochę niższe koszty. No więc efektem tych protestów i tych skarg jest właśnie dyrektywa o delegowaniu pracowników, która ogranicza te możliwości, narzuca pewne obowiązki na firmy polskie, które delegują swoich pracowników, takie, aby oni podlegali właściwie przepisom prawa pracy, takie jakie funkcjonuje i obowiązuje w krajach przeznaczenia, w krajach goszczących, czyli w Niemczech, we Francji czy, czy w Holandii. Obawiamy się, że przyjęcie tych rozwiązań w takim wymiarze, jak jest proponowany, doprowadzi do, jednak znacznego spadku możliwości eksportowania naszych usług i, i w związku z tym doprowadzi do ograniczenia tych możliwości, które w tej chwili polskie firmy mają. Dlatego walczymy o lepsze warunki w ramach tej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Udało nam się wydłużyć okres dopuszczalnego delegowania z 12 miesięcy, jak niektórzy proponowali, zwłaszcza na przykład Francuzi, do 24 miesięcy. Udało nam się też Wyłączyć z zakresu działania tej dyrektywy usługi transportowe, one będą regulowane innym, innym aktem prawnym. To jest to tyle korzystne, że kilkaset tysięcy polskich kierowców jeździ po Europie. No, niestety, w, wielu innych, w zakresie wielu innych spraw, tutaj te rozwiązania będą jednak szły w kierunku właśnie zastosowania prawa lokalnego, miejscowego. To jest kłopotliwe, dlatego że polska firma, która chce wykonać jakiś remont czy zbudować jakiś budynek, po prostu będzie musiała no, przekopać się przez tony papieru, regulacji miejscowych i będzie podlegała ciągłym kontrolom. To, to nie jest niestety, nie tworzy sprzyjających warunków dla funkcjonowania polskich firm. Także tutaj niestety trzeba uprzedzić polskie firmy, że warunki świadczenia usług w ten sposób będą trudniejsze w przyszłości. Panie profesorze, na koniec jeszcze wróćmy do przemysłu chemicznego. Jak ocenia pan zapowiedzi Grupy Azoty i PDH Polska w kontekście rozbudowy, wcześniej za czasów platformy tzw. Polis 2, teraz ta nazwa została zmieniona na Polimery Police, o instalację polipropylenową? Ja myślę, że to jest decyzja, która jest od strony biznesowej opłacalna. Ja nie jestem, znaczy nie znam szczegółów tego. Jeśli chodzi o stronę technologiczną, to jest ten spokojny zakład w Policach sobie z tym doskonale, doskonale poradzi generalnie cieszę się jak są plany inwestycyjne, plany ekspansji, prawda? działania działalności gospodarczej, bo to jest sam pewnością dobra wiadomość tutaj dla regionu i generalnie dla Polski, więcej miejsc pracy, większy potencjał przemysłowy. Także myślę, że trzeba kibicować tej inwestycji, ona, ona z pewnością oznacza kolejny etap rozwoju policji regionu. Nasza grupa azoty, chcę powiedzieć, w ogóle, cała polska grupa azoty to jest drugi producent nawozów w Europie. Także to już jest bardzo duża firma. No i cieszę się, że rozwija się również w obszarze innych rodzajów produkcji, nie tylko prostych prostego przetwórstwa chemicznego, ale też właśnie w, w, in, w innych kierunkach czy w innych obszarach. Tym bardziej w zakresie tych zmian, o których Pan mówi w. w no tym bardziej, nawozowej. że może jeśli chodzi o nawozy, może być właśnie przejściowe, mo można mieć przejściowe kłopoty, więc dobrze jest mieć inne, jakby rozszerzyć gamę produkcji, tak, żeby w innych dziedzinach móc jakby rekompensować pewne być może ubytki obrotów. W obszarze nawozowym. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan profesor Dariusz Rosati, europoseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję.